Kłaniam się nisko, witam serdecznie Was w ten słoneczny dzień. Zobaczcie laczuszki, elegancko, cieplutko, więc można się przespacerować, ale jak słoneczko zajdzie, to robi się chłodno. Ale cieszmy się ze słoneczka, chociaż przez chwilę. Boże, czekałem na to tyle czasu. Moi drodzy, mam problem z internetem w chałupie. Nie mam tego internetu, nie? A wielu z Was może powiedzieć, to przełącz się na mobilny. No mobilny nie działa u mnie w domu, niestety. Muszę wyjść gdzieś tutaj 200 metrów poza chatę, no i wtedy działa. A tak to nie ma szans, żeby ten internet działał, tak mogę powiedzieć. No i dzwonię do tej sieci. Oczywiście też muszę wyjść z chałupy, bo ani zasięgu, ani nic. Londyn. Ale dobra, nie narzekam, mówię jak jest. No i dzwonię. Dzwonię, mój drogi widzu. Po 40 paru minutach liczyłem, bodajże 46 minut słuchania melodyjki, odbiera telefon. Słucham. Ja będę mówił do Was po polsku, przecież po angielsku nie będę tego naśladował, ale... Słucham, mam na imię Marko, jakiś tam, w czym mogę pomóc? Następny, mówię, kurczę, z tych fajnych facetów, którzy... No tak śmiesznie mówią dla mnie. Ale luz. Gościu miły. Tylko nie miał pojęcia, co tam w ogóle robi, nie? No, mówi, w czym mogę pomóc? Ja mówię, że nie mam internetu, kurczę, już od 2 dni. Myślałem, że jakaś drobna awaria, która się zdarzała. Mówię, że pracuję z domu. I tracę pieniądze przez to, że nie ma internetu. Czy byś mógł podać mi postcode? Podaję mu postcode, mój adres, sprawdza. No powinien być internet. Czy masz podłączone wszystkie kable? A mówię, no od 4 lat. Proszę sprawdzić dekoder, jaka dioda już się upali. Czy czerwona, czy zielona, czy żółta, czy wszystkie są zielone? A ja mówię, palą się tylko 2. Ta z Wi-Fi, a ta druga się... A reszta jest na czerwono, nie? Proszę zresetować ten dekoder. Powie, bardzo proszę. Zresetowałem. I oczywiście zapaliły się wszystkie 3, a nie palił się voice. Voice się palił na czerwono, przepraszam. Voice się palił na czerwono. No i gościu do mnie mówi, że to jest niemożliwe. No wiem, jak niemożliwe jest, jak przecież robię to teraz. No ale on nie ma mnie w systemie, czyli gdzieś przerwana jest ścieżka do mnie, nie? Gdzieś jest przerwane dostęp do internetu. Może ktoś urwał kabel. Czy mogę sprawdzić na zewnątrz? Czy może gdzieś kabel wisi na ścianie? A ja mówię do niego, że nie może kabel wisieć, bo to jest nowy dom i wszystko jest jakoś tam w środku. Muchę bym zeżarł. Że wszystko jest w środku, nie? W mieszkaniu. No i wyszedłem, patrzę, gniazdko całe, wszystko ok. Mówię, że wszystko jest w porządku z kablami. Gościu do mnie mówi, sprawdzimy jeszcze raz test internetu. Ja wyślę ponownie sygnał i zobaczymy, co będzie. O, fajne ludziska. Podoba mi się rozmowa z takimi ludźmi. Lubię tych ludzi, bo są bardzo mili. Ci, co myślą, że są bardziej kobiecy od kobiet. Bardzo mili. Broń Boże, nic do nich nie mam, żebyście nie pisali w komentarzach, że z kogoś się śmieję. No i po ponownym uruchomieniu tego dekodera znowu się pali ten voice. Gościu do mnie mówi, bardzo bym cię prosił o wyłączenie z prądu dekodera. Dekodera, tylko routera. Jak zwał, tak zwał. Routera raczej. Routera. Odłączyłem go z prądu. Podłączyłem. Jest to samo, nie? No i powiem Wam, że nie pomogło. No i gościu tam ustalił mi tego inżyniera. Zabukował. Boże, jak mi usta wysychają. Zabukował tego inżyniera.
na przyszły tydzień, na czwartek. A ja mówię, nie można szybciej? No niestety nie można, bo wszystko jest zajęte, no i bardzo, bardzo zajęci są. Mówię, dobra, w porządku. Już mówię, nie gostka wina przecież, no dobra. No i po jakimś godzinie rozmowy mam internet. Mam internet, działa, hula. Hula, 3 megabity na sekundę. A przysył. A wysył, nie wiem, nawet nie sprawdzałem. No i jako tako z godziny na godzinę było coraz lepiej. Jest coraz lepiej, internet jest. No i wyobraźcie sobie, że przyszedł ten dzień, że miał przyjechać inżynier, ale im się w ogóle popierdzieliło. Powiem wam tak, nie przyszedł dzień, kiedy miał inżynier przyjechać, tylko na drugi dzień puka ktoś do drzwi, otwieram, a to gościu od internetu. Mówię, ale fajnie. Ale mówię, ja mam internet, wszystko działa. Aha, to w porządku. Następny taki fajny. Jak Boga kocham, no. To w porządku. Mówię, dobra, spoczko, nie? O, zobaczcie, ile odżywek ktoś zostawił. Proteinowych. A mówię, dobrze, w porządku. Jak działa, to działa. Nic nie robimy. Tutaj po prostu podpisz, że byłem, żeby wszystko było tak, jak powinno być. No i tam dziabłem, tam podpis, no i pojechał, a ja internetu nie mam. Nie ma internetu. Nie ma. Mówię, no kurde, dzwonię znowu. Odbiera jakaś babka. I znowu to samo. Zabukowałem inżyniera na następny czwartek. Dobrze, podziękowałem. Oczywiście godzinę słuchałem sobie jakichś melodyjek, bo to jest normalne. W Polsce pewnie też tak jest, nie? Ale są bardzo mili, tylko wkurza mnie to, bo niby ten światłowód jest, ale często są awarie, ale będzie padać deszcz. Czuję to w kościach. No i cóż, moi drodzy. Wziąłem sobie takiego starego strucla, telefon. Wziąłem Londyn, moi drodzy. Wziąłem sobie wędkę, przykleiłem sobie go na taśmę i oparłem o okno. Działa. Mam 20 megabitów na sekundę, a wysył jest chyba 12 czy 6, czasami więcej, czasami mniej. Wieczorem jest mniej, w nocy normalnie można wysyłać filmy. No więc jak na razie internetu nie mam, ale cóż, no czekamy na pana, co naprawi. Wszystko będzie dobrze. Strasznie uciążliwe to jest, jak człowiek się uzależnił od, moi drodzy, od tego internetu, nie? Uzależnienie to jest już. Bez internetu ani rusz. Ja siedzę, to już siedziałbym na godzinami przed tym kompem. Ale też zależy mi na tym. To dobre jest, jak ktoś nie pracuje na tym internecie, nie zarabia pieniędzy. Ja główne zarobki mam z internetu, można powiedzieć, nie? Z internetu. I czekam na wariata, czyli tego pana inżyniera, na wariacika przyjdzie, to zrobi, nie? Bo nie wiem, czy ktoś tam znowu... powiem wam tak, zaczęły się problemy, jak ten nowy dom powstał naprzeciwko. Nie wiem, czy to ma znaczenie. Bo zawsze jakiś ktoś tam przyjedzie, grzebie w tej puszce, to na drugiej stronie nikt nie ma internetu. Można powiedzieć, że trochę Lipton, no ale cóż, to się zdarza. Może jak wrócę do domu, to internet będzie, nie? To takie dziwne jest. Raz jest, raz nie ma. Pojawia się i znikam. Teraz idę do chałupy napić się wody, bo kurczę, nałaziłem się. Usta mi wysychają. Może jakiegoś live'a się uda zrobić na tym telefonie. No i tylko musiałem go dać na wędce. Przyczepiłem go, mówię, kurde, London. Jak wam mówiłem, że mobilny internet jest słabiutki. Nieważne, jaką kartę masz, z jakiej sieci. Jak się pojawisz w pewnym miejscu, tutaj jeszcze jest spoko, ale u mnie w chałupie katastrofa. Poczekajcie, ja z ciekawości pójdę zobaczyć, czy ten internet jest, bo sobie tutaj spacerowałem jakiś czas i za chwilkę do was wracam. Wyobraźcie sobie, że internet hula. Fajnie. Nie wiem, czy tego gościa odmawiać. Nie mam pojęcia. Piszcie mi w komentarzach, moi drodzy, czy też w Polsce takie problemy są z internetem.
Ale fajnie oklejony skuterek, zobaczcie. Aż wam go nagram. Fajnie, nie? Fajna okleinka. I zobaczcie, wszyscy na L-kach śmigają. Prawie wszyscy, no. I komu się nie chce twardego prawka robić. Ja też jestem leniwy, słomiany zapał mam taki do tego prawa jazdy na motor. Możecie się ze mnie śmiać. Motywujcie mnie w komentarzach. To może zrobię te prawa jazdy na ten motocykl. Tak, moi drodzy, serdecznie wam dziękuję, że jesteście, że oglądacie, że wspieracie. Taki update. Komentarze wlatują do kompostu. Niektóre szybciej niż się pojawią. Niestety chamstwo w narodzie naszym jest takie powszechne. Dojebać komuś. No i chodzi o komentarze, nie? Więc nie wysilaj się, jeżeli piszesz jakieś głupoty, szczególnie wulgarne. No jak uważasz, że twój komentarz nie był wulgarny, a się nie pojawił, to napisz go jeszcze raz. Może zmień coś. Wtedy ten algorytm, ten zobaczy go jeszcze raz i go wyemituje, bo z automatu dużo. Wczoraj miałem, kurczę, 100 ponad 30 w kompoście. Nie chciało naprawdę mi się tego sprawdzać, nie? Do sprawdzenia, nie? Tak zajrzałem tylko i mówię, ohoho, polecieli. Polecieli po bandzie. Impreza w domku. Sami faceci pewnie. Na P nie powiem, nie? Pewnie geje. Bo jak już chłopy robią sobie imprezę, to już są gejami. Ale chujowy domek. I takie i owakie. Ogólnie smród z grilla nie przeszkadza sąsiadom. Jak to wygląda? No i tak dalej, typowe komentarze dziwnych ludzi, naprawdę. Zwykła chałupka. Summer house, jeżeli ktoś mówi, no jak jesteś w Anglii. W Anglii jak Krzysiek. Nie wiem, około 20 lat już jest w Anglii. I niektóre słowa się wtrącają mi też, tak jak garden, chicken, summer house. To może się wtrącić, nie? Takie słówka. Czego się dziesz? No, wy naprawdę to nie jest nic dziwnego, jeżeli mieszkasz bardzo, bardzo długo w Anglii. Niektórzy zatracają swój akcent już po 2 tygodniach, Polacy, nie? Jak to było po polsku? Jak to było po polsku? Więc nie ma co się dziwić, że chłop prawie po 20 latach mówi summer house, nie? Tak to jest. Moi drodzy, serdecznie wam dziękuję z całego serca, że jesteście. Życzę wam zdrowia jak zawsze. Mniej zawiści, powtarzam zawsze. Do was mniej zawiści. Mniej zawiści, a będziemy wszyscy szczęśliwsi. Ale pięknie zielono się zrobiło, zobaczcie. Pięknie zadbany skwerek, oprócz tego kanałku. Chyba nie należy do administratora budynku, no ale naprawdę dbają o to osiedle i jest spoczko. Subskrybuj, zostaw ślad po sobie w postaci komentarza i czekaj na kolejne odcinki, które się na pewno pojawią. Będzie wszystko tak, jak powinno być. Na razie, cześć.